zanim odpowiemy sobie na pytanie, kim jesteśmy, powinniśmy dowiedzieć się więcej o materii. Nie ma wątpliwości, że życie jest związane z materią i nawet jeśli ktoś uważa, że wykracza poza nią i może istnieć bez materii, warto dowiedzieć się, jak materia powstała, jak ewoluowała i jakie ma właściwości. Ludzkie ciało składa się głównie z najbardziej powszechnych pierwiastków we wszechświecie, a także z pierwiastków najczęściej występujących na powierzchni Ziemi. Zostanie to udowodnione później. To wiele mówi nam o naszym pochodzeniu. Musimy wyjaśnić, dlaczego aż 92% wszechświata to wodór oraz jak i kiedy powstały poszczególne pierwiastki. To przybliży nas do odpowiedzi na pytanie, kiedy możliwe było powstanie i rozwój życia. Życia takiego, jakie istnieje tutaj na Ziemi, ponieważ jest to jedyna znana nam forma życia. Prawie cała materia, jaką znamy, składa się z elektronów, kwarków górnych i dolnych. Wszystkie atomy są głównie różnymi układami tych trzech cząstek. To prawie cud, że te trzy cząsteczki zapewniają tak ogromną różnorodność. Proton składa się z dwóch kwarków górnych i jednego dolnego, a neutron składa się z dwóch kwarków dolnych i jednego górnego. Tutaj muszę podać pewne dane. Te liczby są bardzo ważne. Wszechświat składa się w 92% z wodoru, reszta to 7,1% helu, 0,1% tlenu, 0,06% węgla, a jeszcze mniej neonu i azotu. Inne pierwiastki mniej niż 0,005%. Można to porównać do masy pierwiastków, z których składa się ludzkie ciało. Tlen 65%, węgiel 18,5%, wodór 9,5%, azot 3,2%, wszystkie inne razem mniej niż 3%. Nie otrzymano stabilnych związków helu i neonu, więc nie można się dziwić, że nie możemy znaleźć tych pierwiastków w organizmie człowieka. Jak widać, życie powstało z tego, co było dostępne i z tego, co najłatwiej było połączyć z innymi elementami. Wróćmy do pierwszej chwili po wielkim wybuchu. Protony i neutrony zaczynają się formować z kwarków, gdy upłynie 10 do minus 6 sekundy, czyli 1 milionowa sekundy. Początkowo ich liczba jest podobna. Około 0,2 sekundy po wielkim wybuchu wszechświat jest gorący, około 20 do 30 miliardów kelwinów i wypełniony wysokoenergetyczną mieszaniną, w której widać elektrony i zarodki pierwszych nukleonów, protonów i neutronów. Mamy więc już do dyspozycji wszystkie składniki niezbędne do zbudowania atomu, ale wciąż zbyt szybko poruszające się, aby mogły się połączyć. Oznacza to, że protony i neutrony są chwilowo wolne, co jest kluczowe dla rozwiązania naszej zagadki. Powinieneś wiedzieć, że neutrony, które są powszechnym i nieodzownym elementem prawie każdego jądra atomowego, poza wodorem, są niestabilne. Nie musisz się martwić, ponieważ niestabilność ta dotyczy tylko swobodnych neutronów, które poza jądrem rozpadają się statystycznie po 9 minutach, najczęściej z uwolnieniem protonu, elektronu i antyneutrina. W przeciwieństwie do protonów, których średnia długość życia wynosi sekstylion lat lub dłużej, które w praktyce są absolutnie stabilnymi cząstkami.
kiedy temperatura spadła do 10 miliardów kelwinów, na 100 protonów przypadało 60 neutronów, a kiedy spadła do 1 miliarda kelwinów, na 100 protonów przypadało nieco poniżej 15 neutronów. Dopiero teraz, po 3 minutach od wielkiego wybuchu, oddziaływanie silne jest w stanie skleić pierwsze jądra atomów, do których za jakiś czas przyłączą się elektrony. Co ciekawe, wśród nich pojawiło się bardzo dużo jąder deuteru, jeden proton i jeden neutron, trytu, jeden proton i dwa neutrony, oraz helu-3, dwa protony i jeden neutron. Izotopy te okazały się jednak mało stabilne, zwłaszcza przy takich energiach, i nie przetrwały próby czasu, ustępując miejsca najprostszym i znacznie trwalszym odmianom wodoru i helu, dwa protony i dwa neutrony. Oczywiście, ze względu na ogromne dysproporcje w ilości, większość protonów nie mogła znaleźć dla siebie neutronowego partnera, dlatego najczęstszym składnikiem wszechświata stał się nieuchronnie zwykły wodór, składający się tylko z jednego protonu i jednego elektronu. Od tego czasu, 13,82 miliarda lat temu, proporcje nukleonu we wszechświecie nie zmieniły się znacząco. Należałoby zapytać, dlaczego przynajmniej część tlenu, węgla, magnezu, wapnia itd. nie powstała na początku istnienia. Natura działa dość oczywiście, starając się tworzyć najłatwiejsze jeden po drugim. Tymczasem po helu następne w kolejce jest jądro zawierające 5 nukleonów, a takie stabilne nie występuje w przyrodzie. Zmusza nas to do przerwania ciągu i przeskoczenia do litu 6 i litu 7, potem do berylu i boru. Możliwe, że pierwotna synteza jądrowa wytworzyła niektóre z tych pierwiastków, ale nawet razem nie stanowiły one więcej niż jednej tysięcznej całości. Wtedy musielibyśmy wykonać kolejny skok, bo nie ma stabilnego jądra z 8 nukleonami. Otrzymujemy w ten sposób swego rodzaju brakujące komórki, które skutecznie hamowały procesy tworzenia jądr przed dotarciem do węgla, azotu i tlenu. Pierwiastki z liczbą protonów od 5 do żelaza z 26 protonami powstały tylko wewnątrz gwiazd, a pierwiastki z jądrami zawierającymi ponad 26 protonów powstały w wybuchach supernowych. W okresie 300 tysięcy lat po wielkim wybuchu wszechświat nie był przezroczysty dla fotonów, ponieważ były rozpraszane głównie na elektronach, które wraz z protonami i jądrami helu tworzyły pierwotną, gęstą plazmę. W ciągu następnych 100 tysięcy lat ochładzania w temperaturze 3500 do 3000 kelwinów energie fotonów stały się zbyt małe, aby zjonizować materię. Nastąpiła rekombinacja, czyli wychwytywanie elektronów przez protony i jądra helu oraz znacznie mniejszej ilości deuteru, litu i jądra berylu. Powstały atomy. Fotony mogły swobodnie się rozprzestrzeniać. Dlatego nasze teleskopy odbierające promieniowanie elektromagnetyczne nie mogą zobaczyć wszechświata młodszego niż 300 tysięcy do 400 tysięcy lat. Z tego okresu dociera do nas poświata Wielkiego Wybuchu, znana jako kosmiczne mikrofalowe promieniowanie tła. Jeśli chcemy zobaczyć młodszy wszechświat, to być może będzie to możliwe dzięki wykorzystaniu fal grawitacyjnych, dla których materia i przestrzeń nie stanowią przeszkody. Według nowych badań brytyjskich naukowców, kosmiczny świt, czyli okres, w którym rozbłysły pierwsze gwiazdy we wszechświecie,
nastąpił między 250 a 300 milionami lat po wielkim wybuchu, więc do tego momentu istniał tylko wodór, hel, bardzo mało litu i berylu i nie było żadnych gwiazd, żadnego życia, jakie znamy. A patrząc w przyszłość, ze znanych nam praw fizyki wynika, że ten sprzyjający życiu okres kiedyś się skończy. Pytanie, czy życie jest wyższym etapem rozwoju wszechświata, czy też jest tylko przypadkowym produktem ubocznym zachodzących w nim procesów, z punktu widzenia nauki, nadal nie ma odpowiedzi.